Sapcza planował zorganizowanie wystawy na Biennale w Mediolanie od zeszłego roku. Mieliśmy plan przedstawienia wystawy, która odpowiadała tematowi dorocznego Biennale, mianowicie światu. W trakcie przygotowania tej wystawy dowiedzieliśmy się, że Magiellońskie Centrum Designu zamierza wystąpić w Mediolanie z projektem, którego celem będzie pokazanie dokonania wszystkich szkół designu w Polsce. Ponieważ stwierdziliśmy, że nie ma potrzeby, żeby dwie wystawy polskie miały miejsce w Mediolanie, a promocja młodych projektantów, ale szczególnie szkół, jest o wiele ważniejsza niż pokazanie dorobku już uznanych projektantów. Więc postanowiliśmy się włączyć ten projekt, właściwie od początku. Pod koniec grudnia zeszłego roku zaprosiłem do Warszawy ówczesnego dyrektora Akademickiego Centrum Designu i rozpoczęliśmy powoli pracę nad tym wydarzeniem. Muszę powiedzieć, że Instytut Adama Mickiewicza w osobach pani Marii Ostrowskiej, pani Małgorzaty Miśkowiec, to jest olbrzymi wkład pracy, nie licząc funduszy, które zostały wydane na organizację tej wystawy, jej dopięcie i zorganizowanie tutaj w Mediolanie. Instytut Adama Mickiewicza zadbał również o całą stronę komunikacji wystawy, o dziennikarzy, zarówno polskich, których przywieźliśmy na tę wystawę, jak i dziennikarzy zagranicznych. Mamy firmę Public Relations, z którą współpracujemy na całym świecie w projektach dotyczących designu polskiego. Firma ta wskazując na nich zapewniła wczoraj całą rzeszę dziennikarzy zajmujących się designem, zarówno mediów światowych, jak i mediów polskich. Wczoraj mieliśmy tutaj również telewizję Rai 1, która będzie pokazywała tę wystawę. Znamienne są komentarze dziennikarzy. Zachwyceni, zdziwieni, pozytywnie zdziwieni, że takie dzieła powstają w Polsce, że w Polsce jest taka infrastruktura, która pozwala kształcić studentów o takiej samolitej wyobraźni i o takiej samolitej kreacji. Jedna z dziennikarek miała powiedzieć, że ona nie pośle syna na studia w Głosie, nie pośle go do jednej ze szkół tutejszych w Mediolanie, ale raczej do Polski, bo tam jest prawdziwa kreacja. Tam jest ten nowy element, który pozwala na uwolnienie się twórczych. To jest duża wartość dodana tej wystawy. Realizując tę wystawę, spełnia też wszystkie zadania, które sobie żeśmy postawili w związku z promocją designu. Wystawa w Mediolanie to już jest w tym momencie szósta wystawa designu, którą w tym roku realizujemy.